Witajcie, kolejny film, kolejny odcinek o wiertarce Atut. Obiecałem, że będzie więcej pracy i dzisiaj znowu z życia wzięty temat. A tak w ogóle no, jeszcze nie przedstawiłem dla tych, którzy nie znają. Krzysztof, autor tej wiertarki. I dzisiaj temat myślę, że ciekawy, dlatego że nie będziemy wiercić tylko małymi wiertłami, małymi frezami, ale frez 35 mm i zawiasy puszkowe. Mamy przy sobie jeszcze coś, o co widziałem, że kilka osób pytało o takie dziwne szablony, które były w zestawie, do czego one służą, zaraz się okaże. I również jeden płaskownik, to też jest element zestawu, 5 mm gruby, 32 szeroki. I mamy tutaj przykładowy bok szafki, szafki wiszącej 720x320. Tutaj mamy drzwiczki. I mamy drzwiczki. Drzwiczki na razie położymy na boku, bo najpierw musimy sobie zrobić szablon. Czyli umieszczamy w ten sposób, oczywiście przodem do dołu, jakby to czymś złapaziorek. Już. Te prowadnice można na początku wykorzystać do tego, żeby spozycjonować sobie wiertarkę do tego pierwszego otworu, do zawiasu. Wywrócimy pierwszy otwór. Mamy założony ogranicznik. Oj, przepraszam, ale życie. Mamy założony ogranicznik głębokości. Mamy pierwszy otwór. Podkownik używamy do tego, żeby wywiercić drugi otwór w odległości 32 mm. Tu mamy dwa otwory na żarze. Teraz drugim ogranicznikiem możemy sobie tutaj, jakbyśmy tu Jarek zbazował. I to jest pełna improwizacja też, zobaczcie. Pach, pach. I narzędzia powstają w warsztacie na bieżąco. Cyk. Teraz możemy to docisnąć. Jeżeli byłby dłuższy stół, nie byłoby tego problemu. Albo inaczej, Jarek, zobacz, możemy zaimprowizować w inny sposób. Poczekaj. No. Zaimprowizujemy w inny sposób. Zrobimy to troszeczkę inaczej. Chcesz obrócić? Jak robimy po fachowemu, to robimy tak. Po fachowemu. Jakbyś to odczepił, bo ja nie mogę opanować tego szablonu, czyli... Właśnie, bo można tutaj zawsze... Jeżeli sobie po prostu nie radzimy, to trzeba się na chwileczkę zatrzymać i pomyśleć tylko, a nie szarpać się. Znowu jesteśmy 37 mm od narzędzi i teraz wiercimy sobie. Płaskownik już nam nie będzie do niczego potrzebny. I teraz tak. Będą nam potrzebne te rynienki. Nowoż. O, już opanowałem działanie tego sprzętu. Te rynienki są do tego, żeby wpiąć sobie tutaj. Już mamy gotowy szablon. Do szablonu wykorzystujemy bok. Teraz bierzemy sobie nasze drzwiczki. Stawiamy sobie tutaj na tych prowadnikach. Rozkręcam. Jarek mi wymienia te. A ja sobie jeszcze tutaj potrzebuję płaskownik. I teraz tak. Mamy ustawione prowadnice. W prowadnicy pomiędzy tą płaszczyzną, po której chodzi wiertarka, a pomiędzy płaszczyzną, na której leżą drzwiczki, jest 12 mm. Będziemy pracować tą wiertarką na boku 33,5 mm. 33,5 mm, odjąć te 12 mm, daje nam 21 mm. Czyli w momencie włożenia wiertarki bokiem, tak jak właśnie wkłada Jarek, 33,5 mm, mamy spozycjonowane wiertło, jeżeli chodzi o wysokość. Nie powiercimy nigdzie indziej, tylko 21,5 mm. Nie 22 mm, ani 21, tylko 22,5 mm. Czyli tak jak sobie życzą producenci,
którzy po to zrobili te połówki, żeby kupowali ludzie maszyny. Czyli sprawdziło się to doskonale na Zachodzie, no bo tam jak Niemcowi kazali wiercić 21,5 mm, czy na Mimoszu 33,5 mm, no to co on miał biedny zrobić? On po prostu kupował sobie maszynę, no i wiercił te 33,5 mm, 21,5 mm, no powiedzmy, że wiercił. Natomiast co zrobił Polak? Polak, jak mu kazali 21,5 mm zakładać zawias, to on wywiercił 22 mm i patrzył, co się będzie działo. No nic się nie będzie działo, pół milimetra tam będzie, będą troszeczkę dźwiczki odstawały, nic się nie dzieje. Tak samo z mimośrodem, te pół milimetra dociągnął, no i tak to wszystko wyglądało. Zawsze słyszę, że płyta zniesie. Płyta zniesie wszystko, szczególnie ta płyta, taka, która w tej chwili jest produkowana. No ale to już nie narzekajmy na koncerny. Mamy spozycjonowane już do góry, ale jeszcze musimy spozycjonować sobie ten ruch. Mhm. I teraz, tak jak to woli zrobić, można zrobić równo z bokiem, tak? Z reguły stolarze robią 5 mm od góry. Mamy płaskownik do tego. Ale można również zrobić drzwiczki tłuszczane. No i tu jakąś wizytówkę włożyć, żeby był otwór technologiczny. Mhm. 2, 3, 4. I teraz już można złapać. Ale nie, my sobie wywiercimy tak, jak to fachowo się wierci, czyli 5 mm. No i mamy gotowe. No i teraz wyzwanie. Jak wywiercić sobie w brzuch? Dobra, ja pójdę tu lepiej. Jechać? Jedziemy, no. Ja odpalam. Udało się. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tutaj na tym prowadniku jest taka blaszka, która odpowiada za głębokość, tak żebyśmy za głęboko nie wywiercili. I tu znowuż nie mogę się opanować, muszę skrytykować koncerny w tych całych katalogach. Jest napisane, wiercimy więcej niż 14 mm. No to tak może napisać stolarz komórkowy. Nie mniej niż 14 mm. Natomiast koncern to musi napisać. Wiercimy 13,5 mm, to wiercimy 13, 14 to 14, 15 to 15. O, i już tutaj nam się wszystko nam się spotkało. Cyk, cyk, cyk. Wkręty. Czy chcesz tylko... Nie, no już chyba zostawimy. Tak, no. Tutaj ustawiamy. Tą metodę chyba znacie. Tą metodę znacie na wkręt. Oczywiście można bez problemu wykonać szablon, który będzie wiercił czy pod kołki, czy pod eurowkręty. Te otwory, one są z reguły 31 mm, ale to też no... Robić szablon i wkładać do tego pudełka jest co najmniej 8 różnych rodzajów szablonów, no nie? Zgadza się. Natomiast po takim założeniu zawiasła już sobie każdy da radę. Możecie sobie zobaczyć otwór, zero wyrwań. Bo tutaj powiem, dlaczego taka jest modna płyta Sonoma, tak? No. No bo tu w ogóle wyrwań nie widać. Nawet, ale w tej płycie musicie nam uwierzyć, że nie ma wyrwań. Thank you.